Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Kto tam? Dzień dobry. MTV Creeps. Widać mnie? Widać mnie? W dzisiejszym odcinku wnętrza oraz szafa i różne wskazówki, jak w niej poukładać i jak zrobić, żeby waszym ubraniom w tej szafie było milej. Zapraszam do mnie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Monika Jurczyk-Osa, osobista stylistka. Dzisiaj zapraszam Was do mnie, ale od razu zaznaczam, że to nie ja urządzałam to mieszkanie i nie chcę brać, wiecie, na siebie tych oklasków, dlatego że pytacie wielokrotnie, skąd ta tapeta za mną, skąd te lampy, skąd te meble, ale też po prostu chciałyście zobaczyć, jak teraz mieszkamy. My wyprowadziliśmy się z naszego mieszkania malutkiego 2 miesiące temu i udało nam się wynająć takie ładne, w którym właśnie możemy kręcić dla Was YouTube, więc chętnie Wam je pokrótce pokażę, a później przejdziemy do mojej szafy. Jak widzicie, tutaj jesteśmy w salonie, to jest mój YouTube'owy fotel, w którym nagrywam. Nagrywam w nim też unboxingi na Insta Stories. To jest taka kanapa, na której nie rekomendujemy siadania naszym gościom, ponieważ zawsze jak się z niej wstaje, to walniesz się głową w dość twardą lampę. Więc nie jest to najbardziej funkcjonalne rozwiązanie na świecie, ale poza tym jest tu bardzo, bardzo, bardzo wygodnie. No i ta ściana w zasadzie robi nam całą robotę i nasze mieszkanie jest również naszym miejscem pracy i naszym studio. Po drugiej stronie salonu jest kuchnia. Kuchnia to nie jest moje królestwo zdecydowanie. Trochę gotuję, ale wiecie, też nie będę się tutaj kreować na nie wiadomo jaką kucharkę, bo coś tam ugotuję, wiadomo, że robię te rzeczy, które Maja lubi jeść, które Michał lubi jeść, ale bez przesady, nie znam się na tym. Nie jestem youtuberką, instagramerką, która zna się na wszystkim. Bardzo lubię tę kuchnię, ponieważ jest niestandardowa, jest bardzo lekka, podoba mi się połączenie brązu z szarością i stalą. To jest ekstra. No i absolutnie fantastycznym pomysłem jest ta szafka tutaj, która jest lustrem jednocześnie. I faktycznie jak oglądaliśmy to mieszkanie na zdjęciach, to myśleliśmy, że to jest może łazienka, skoro tutaj jest lustro, więc to jest coś takiego totalnie niestandardowego, co też fajnie pomaga zmieniać taką nawet, można powiedzieć, kreatywną perspektywę. Jak odpoczywamy, to tutaj z sufitu wyciąga się taki wielki projektor i możemy tu oglądać seriale i filmy. Tu w koszu cargo mamy pamiątkę po tym, że architekt porządku nas przeprowadzała. Aga, pozdrawiamy. Nawet nam wydrukowała, co jest w jej pojemnikach. Takie pojemniki możecie kupić u architekt porządku. Staramy się tego trzymać, aczkolwiek ten porządek już nie jest taki idealny jak wtedy, kiedy Aga tu była, bo żadne z nas tego aż tak mocno nie pilnuje. Podobnie Aga nauczyła nas wykładać szuflady takim specjalnym, z taką specjalną matą, żeby nie niszczyły się szuflady i żeby nie ślizgały się talerze. Żadne z nas nie lubi jeść przy stole, więc przy stole pracujemy zwykle, a jemy na siedząco po prostu na kanapie. Michał tu pracuje, to jest jego stanowisko pracy, wyjątkowo dzisiaj wysprzątane specjalnie dla Was. Bardzo lubimy ostatnio szkło vintage i porcelanę vintage, więc to szkło, które tu dokupiliśmy do tego mieszkania, ma swoją historię, ponieważ ja sobie pomyślałam, że skoro to mieszkanie jest takie nowiutkie, to byłoby dobrze jakby wprowadzić tutaj elementy historii, żeby ono nie było aż takie oczywiste. Mamy dwie łazienki, ładniejszą i trochę brzydszą, którą Maja nazywa składzikiem Michała. Pokażę Wam najpierw składzik. Wcale nie jest taki zły, zobaczycie zresztą. Wygląda tak. To, co ma fajnego, to lustro do makijażu. Bardzo fajne. Ja nie jestem perfekcyjną panią domu, więc jak widzicie gdzieś mazy albo coś, to musicie mi wybaczyć, bo
Ja tak naprawdę nie zauważam takich rzeczy na co dzień w ogóle. Druga fajna rzecz tutaj to jest moja pracowalnica, na którą w końcu mam miejsce i przed odcinkami na YouTube właśnie tutaj wszystko prasuję. Oczywiście jeśli uważam, że to jest konieczne. Tu jest prysznic. Druga łazienka jest zdecydowanie bardziej glamour i bardziej widowiskowa. Stąd uznałyśmy z Mają, że jest nasza. Ktoś mnie ostatnio na śniadaniu z Osą pytał, jak się relaksuje, to tu właśnie. Tu mam wysypaną sól bocheńską, którą wsypuję do wanny i dodaję trochę kropelek olejku, ostatnio pomarańczowego od Klaudyny Hebdy. I to mi w zasadzie wystarcza. To jest takie fajne miejsce, jak jesteście tak leniwi jak ja i musicie sobie usiąść, jak myjecie zęby, to jest właśnie fotel do mycia zębów. Słuchajcie, fotel z lat 60. z Danii, zaprojektowany przez bardzo znanego designera, kupiony w zasadzie za bezcen w sklepie z antykami, więc musiał z nami przyjechać do tego mieszkania i w zasadzie pasował tylko do tej tapety, więc wylądował w łazience. Jeśli chodzi o te kosmetyki, które są na zewnątrz, to zawsze jest to krem Cudo, ponieważ to jest krem absolutnie na wszystko. Możecie go kupić na www.tojestcudo.pl. Leżą moje perfumy i jest po prostu mydło. Obok wanny zawsze są kosmetyki marki Isenberg, ponieważ to są moje ulubione kosmetyki do cery, a reszta jest pochowana, żeby nie było widać, jaki w szafkach jest bałagan, ale szafki są schowane tutaj na tej czarnej części nad toaletą. Dings, dings. Dobra, to teraz idziemy do sypialni, bo tam jest najważniejsza rzecz w tym domu, mianowicie nasza szafa. Jak wygląda nasza sypialnia? Zwykle nie jest tak posprzątana, ale zrobiłam to dla Was i dzisiaj jest w miarę poukładane. Zazwyczaj nie mam na to czasu zupełnie. To jest szafa, która mieści nas oboje, więc zobaczcie, że wcale nie mamy aż tak dużo ubrań, więc to, czego Was uczę w książce, styl bardzo osobisty i w kursie Masz to w szafie, faktycznie wprowadzam również u nas. Chciałam Wam teraz pokazać, jak mam poukładane w szafie i też nie oceniajcie, bo ja nie jestem tym typem stylowej osobowości, który układa wszystko pod linijkę i wszystko jest idealne. Bardziej chodzi o zasady organizacji. To, co mam w szafie, czyli faktycznie ubrania, prawdopodobnie będę Wam pokazywać w marcu, jak będziemy sobie wspólnie robić przegląd szafy. Natomiast teraz, no, zobaczcie, jak to w ogóle u mnie wygląda. To, czego w mojej szafie jest najwięcej, to mydła. Mama mnie tego nauczyła, że po prostu kupuję bardzo dużo mydeł i chowam je do szafy. Później, jak są potrzebne, to ich szukam pomiędzy ubraniami, ale ja uwielbiam, jak w szafie pachnie. Ale ostatnio odkryłam jeszcze lepszy sposób, który też Wam zaraz pokażę. To jest pierwsza część szafy, w której są moje ubrania. I one są w ten sposób teraz rozplanowane, że to są rzeczy całoroczne, w których można chodzić wiosną, latem, zimą i jesienią. Jeszcze Aga, architekt porządku, przepraszam Cię bardzo, nie kupiłam jeszcze takich samych wieszaków, więc są dwa różne, ale przynajmniej są już czarne, więc w miarę jakoś to wygląda. Ponieważ to są, tak podejrzewam, szafy zaprojektowane na wymiar, no to ktoś zaprojektował tutaj miejsce na buty. To też jest kontrowersyjny pomysł. Moim zdaniem w szafie z ubraniami mogą stać tylko buty, które są czyste. To znowu ta moja obsesja zapachu wychodzi, ale faktycznie tak mam. Tu Ada mi zaproponowała, żebym tu u góry do takich pojemników z IKEA, zresztą bardzo fajnych i bardzo Wam je polecam, zapakowała letnie rzeczy i płaszcze takie właśnie przejściowe, wiosenne, jesienne, no bo teraz ich nie używam i bez sensu byłoby, gdyby zajmowały mi miejsce, więc one czekają na wiosnę. Tak jak widzicie tutaj, mam poukładane wszystkie moje torebki. Żeby mieć je na widoku, żeby wiedzieć, która do czego pasuje, która do której stylówki pasuje, to są takie moje cukiereczki, bardzo lubię też na nie patrzeć i no niektóre też czekają na wiosnę, bo teraz jakby jest za zimno, żeby je nosić. No i tak naprawdę to są moje najważniejsze rzeczy, nie jest ich tak dużo, prawda? Druga część szafy to jest szafa, którą dzielę z Michałem oraz moimi książkami. Dlaczego książkami? Dlatego, że tutaj na dole
Mam poukładane wszystkie książki, których jeszcze nie przeczytałam i które czekają na przeczytanie. I to jest bardzo duża wada tego mieszkania. Mianowicie ono nie ma żadnego regału na książki, więc te, które są przeczytane, lądują w szafie u Majki. Tego pokoju Majki nie będę Wam pokazywać, bo szanuję jej prywatność. Natomiast te, których nie czytałam albo do których wracam, leżą, można powiedzieć, że pod ręką, czyli tuż obok mojego łóżka. Znowu są buty, bo tak została zaprojektowana ta szafa. Tutaj taki wysuwany wieszak na spodnie i dotąd są spodnie Michała, tutaj są spodnie i spódnice moje, czyli w zasadzie dzielimy ten wieszak pół na pół. Tutaj natomiast dotąd są rzeczy Michała, tutaj jeszcze moje bluzki. Też nie jest ich jakoś zatrważająco dużo, zauważcie. U góry półka Michała, Michała czapki i moje czapki, Michał też ma więcej. Tutaj mamy pochowane rzeczy letnie, tutaj w tym koszyczku mam piżamy, więc dobrze, że jestem taka wysoka, to jestem w stanie to wyciągnąć, jak stanę na palcach i tam sięgnę. No i ostatnia półka. Ostatnia półka jest prawie tylko moja, dolna szuflada należy do Michała na jego drobne rzeczy. Tutaj są duże torby, trzy, całe trzy. I jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, pokazywałam to na Insta Stories, ale jeszcze nie wszyscy widzieli. Słuchajcie, kupiłam w Zara Home, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, więc Wam to pokazuję, bo dla mnie to jest no nie lada gratka. Słuchajcie, to jest papier, który pachnie absolutnie obłędnie. To jest papier, którym można wyłożyć szafki i szuflady. Ja na razie włożyłam tylko w tej części, u Michała tam u góry. I już jak się otwiera szafę, to jest przepiękny, przepiękny zapach. Więc bardzo Wam polecam. Podejrzewam, że on się będzie długo utrzymywał. Z kolei u Architekt Porządku widziałam też taki trik, że można po prostu włożyć świecę zapachową. Tu koło mnie stoi świeca zapachowa. Też od Klaudyny Hebdy, świeca z marzucha, która przepięknie pachnie, ale można ją włożyć do szafy i ona też wtedy tym zapachem ogarnia całą szafę. Więc jeśli chodzi o zapachy i też o czystość, bo mam wrażenie, że taki papier też fajnie jakby oddziela ubrania od szuflad. Myślę, że to jest super rozwiązanie. Ja się w nim zakochałam, więc jak możecie sobie pozwolić na coś takiego, to faktycznie te ubrania będą miały jakiś taki fajny oddech. Tutaj mam poukładane ubrania, u góry są swetry i dzianinowe sukienki. Nie wieszam ich na wieszaku, ponieważ one na maksa się rozciągają jak wiszą i tracą fason, więc składam je tak ładnie i one tutaj czekają na swoją kolej. Swetry składam w taki sposób, żeby one nie były bardzo ściśnięte, tylko żeby miały trochę powietrza, dlatego że one wtedy też dłużej służą. Też wydaje mi się, że naprawdę nie mam ich aż tak dużo. Najwięcej ostatnio mam dresów, ale przez pandemię pewnie tak jak wszystkie, jak my wszystkie. Dresy są tu i tu i tutaj też są sweterki, z tyłu są jeszcze dresy. Tutaj mam dwa pojemniki z Ikei na skarpetki, na rajstopy. Drobne rzeczy mam tutaj, bieliznę, której, wybaczcie, nie będę Wam pokazywać. Bieliznę, staniki trzymam tu. Natomiast tu mam coś super fajnego od Architekt Porządku. Mianowicie jej takie organizery do szuflad. I jakby pomiędzy wkłada się złożone koszulki i body. I wtedy bardzo dużo mieści się w szufladzie. Jak widzicie, zobaczcie, tu mam też serduszko z lawendą, które kiedyś przywiozłam z Mazur, też żeby ładnie pachniało. Część pasków, bo nie wszystkie mi się zmieściły w kolejnej szufladzie. No w każdym razie mniej więcej tak to u mnie wygląda. To, o czym chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jeżeli któraś z Was zmienia mieszkanie, projektuje mieszkanie, kupuje dom i tak dalej. To są piękne szafy. Jak otwieracie je, no to są podświetlane i w ogóle wyglądają naprawdę wspaniale. Ja w poprzednim mieszkaniu miałam zwykłe albo niezwykłe szafy tak z Ikea. One nie wyglądają aż tak dobrze, chociaż moim zdaniem to i tak są bardzo ładne szafy. Nie są takie porządne jak te. Natomiast one zdecydowanie więcej chłoną.
to szafy PAX to są szafy, do których wchodzi bardzo dużo. Są bardzo funkcjonalnie zaprojektowane. Zresztą moim zdaniem meble z IKEA, mimo że nie aż tak dobre jakościowo, jeśli chodzi o funkcjonalność, biją wszystko na głowę. I ja jestem wielką fanką szaf PAX. I te wyglądają super, ale wydaje mi się, że żaden stolarz nie jest w stanie jakby wymyślić aż tak dobrej głębokości, tak dobrej ergonomii tego mebla, jak w szafach PAX. No chyba, że my jesteśmy w stanie tak stolarzowi to wszystko wytłumaczyć, żeby wiedział, jak ma to zrobić. Więc gdybym miała rekomendować, to ja bym wolała mieć szafy PAX tutaj. To po pierwsze. A po drugie, to mimo że gdzieś tam w sferze marzeń zawsze miałam taką oddzielną garderobę, do której się wchodzi i wiszą ubrania i je widać, to też już to przetestowałam w którymś z moich mieszkań poprzednich i to nie było coś, co mi się sprawdziło. Ja bardzo lubię moje ubrania, ale nie lubię, jak się kurzy. Ja wolę mieć moje ubrania zamknięte w szafie, moje torebki zamknięte w szafie, bo one wtedy są chronione i przed słońcem, i przed kurzem, przez co dłużej ze mną będą, tak? A to, czego Was uczę tutaj, to to, żeby kupować ubrania, które starczą na lata, żeby one starczyły na lata, to muszą być też dobrze przechowywane. My prawie tutaj osiągnęliśmy ideał, gdyby nie te wieszaki, które nie są identyczne, dlatego że moim zdaniem w szafie ubrania muszą mieć przewiew, one nie mogą być bardzo ściśnięte, nie może być tak, że jak wyciągasz jedną rzecz, to wszystkie inne wypadają, bo mają za ciasno, dlatego że one wtedy nie mają czym oddychać. To, z czym ja się bardzo często spotykam, to też bardzo dużo sierści w szafach, jak ktoś ma kociaki szczególnie, bo koty upodobały sobie spanie w szafach. Ja sama mam alergię na koty, więc przeglądanie takiej szafy zawsze kończy się u mnie wzięciem jakiegoś leku na alergię, ale też mimo jakby miłości do zwierzaków, nie pozwalajmy im na to, żeby spały w szafie, dlatego że później ubrania są całe w sierści i nie ma nic przyjemnego rano w tym, jak wyciągasz ubrania i sierść i kurz na ciebie wylatuje. Więc mimo że ja nie jestem perfekcyjną panią domu, to jeśli chodzi o szafę, naprawdę uważam, że jeśli w niej pachnie, jeśli jest w niej miejsce, jeśli jest w niej wygodnie, jeśli jest w niej czysto, to te ubrania od razu rano, jak je na siebie wkładamy, one wyglądają dużo, dużo lepiej. Więc jak chcesz wyglądać jak milion dolców, to trzeba też zadbać o to, bo też nie ma sensu kupować drogich ubrań, jak one mają leżeć zwinięte w kulkę i wciśnięte gdzieś z tyłu szafy. Powiem Wam, że miałam trochę opory przed pokazywaniem tego mieszkania, bo po pierwsze ono nie jest nasze, tylko jest wynajęte, po drugie zawsze mi się wydaje, że o Boże, co w tym ciekawego, ale dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, co w tym mieszkaniu Wam się w ogóle podoba, co uważacie za trafione, a co nie. Nie martwcie się, ja się nie obrażę, bo to nie ja projektowałam. Natomiast ja je bardzo lubię. Na pewno to jest trudne mieszkanie do sprzątania, ponieważ na tych wszystkich gładkich powierzchniach od razu widać odbite dłonie i od razu widać, że nie jest idealnie czysto, ale mimo wszystko bardzo, bardzo to mieszkanie lubię. Więc dajcie znać, co się podobało, co nie, ale też jakie są Wasze patenty na to, żeby ta szafa była faktycznie idealna. Może coś w mojej szafie Was zaskoczyło. I tak jak mówię, będziemy przeglądać moją szafę, zrobimy taki tour tylko po mojej szafie, żebyście mogły zobaczyć moje ulubione ubrania, jak je zestawiam i tak dalej, ale to pewnie zrobimy faktycznie na wiosnę, jak już wszystkie będziemy mieć więcej energii do tych szafowych porządków.